co można robić na Mazurach po sezonie turystycznym? Kraina tysiąca, a może nawet tysięcy jezior, to mekka żeglarzy. Trudno się z tym nie zgodzić. Tylko co robić na Mazurach bez patentu? Nie będziemy owijać bawełnę. Żeglarze z nas tacy jak z koziej trąba. Dlatego w tym odcinku skupimy się na tych nieżeglarskich aktywnościach. Witamy w Sztynorcie, małej miejscowości z wielkim portem, pyszną kuchnią i bogatą, wręcz zaskakującą historią. Za chwilę poznamy tajemnice ukrytych w lesie bunkrów, odwiedzimy wojenną kwaterę Adolfa Hitlera i dowiemy się, co dawni właściciele Sztynorskiego Pałacu mieli wspólnego z zamachem na wodza III Rzeszy. Na wodę wybierzemy się tylko z doświadczoną kadrą oraz w ramach ochłody po gorącej saunie. Znajdziemy też czas, by pochillować i poimprezować. Już nie wrócę na burzę, nigdy więcej o niej, już się to nie skurczę mi, na pewno to nie. Jesteśmy w Sztynorcie, miejsca znanego przede wszystkim z największego portu na Mazurach, na terenie którego właśnie jesteśmy. Jest październik. Korzystając z ostatnich dni urlopu, przedłużony weekend spędzamy w Osadzie Wolności właśnie w Sztynorcie. O tym miejscu opowiemy Wam już za chwilę. Tymczasem ruszamy na krótką wycieczkę rowerową po okolicy. Nasz cel – Mamerki nad jeziorem Mamry, gdzie 80 lat temu Niemcy w środku lasu wybudowali 30 potężnych bunkrów. Słuchajcie, jest taki wiatr, że stwierdziliśmy, nie pojedziemy na naszych rowerach, tylko ze wspomaganiem elektrycznym. Natomiast w drugą stronę już będzie bajka, bo będziemy mieli 40-kilometrowy wiatr w plecy. Ale mamy słoneczko, jest pięknie. Trzeba szukać plusów. Mamerki, czyli po niemiecku Mauerwald, to jeden z najlepiej zachowanych, niezniszczonych kompleksów bunkrów z czasów II wojny światowej. W 30 bunkrach mieszkało około 40 najwyższych rangą generałów. Największy i najbardziej taki okazały schron to schron gigant, którego ściany mają aż 7 metrów grubości. Niemcy nie zdążyli wysadzić bunkrów, opuścili je bez walki na początku 1945 roku. W Mamerkach poza bunkrami możemy zwiedzić też miniaturową łódź podwodną, tak zwaną Seehund, czyli foka. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda w środku. Poza repliką okrętu podwodnego w muzeum obejrzymy wojenne makiety i inne artefakty. A na koniec możemy wejść na wieżę widokową. Poza bunkrami i modelem łodzi podwodnej mamy do dyspozycji taką oto 38-metrową wieżę. To co, Kasia, idziemy zobaczyć, czy nas nie zdmuchnie? Co nas zdmuchnie? Śpiłem w domkach na wodzie. Widok na jezioro Mamry. W Gierłoży, już bardziej koło Kętrzyna, znajduje się inny kompleks bunkrów. Kiedyś ściśle tajna, dziś chyba najbardziej rozpoznawalna polowa kwatera dowodzenia Adolfa Hitlera. Wilczy Szaniec to betonowe miasto w środku gęstego lasu, działające w latach 1941-45. Führer spędził tu w sumie 800 dni. Ukryta twierdza była pilnie strzeżona, otoczona zasiekami i polem minowym. Pod koniec 1944 roku wojska Armii Czerwonej niebezpiecznie blisko zbliżyły się do granic Prus Wschodnich. Wtedy centrum dowodzenia III Rzeszy przeniesiono pod Berlin, a Wilczy Szaniec wysadzono. Czemu? Z prostej przyczyny.
Niemcy nie chcieli, by tak wielka twierdza została przejęta przez wroga i wykorzystywana do celów obronnych przeciwko nim samym. Jak ogromna musiała to być siła eksplozji, świadczy chociażby to miejsce. Przed państwem stanowisko do strzelania z karabinu maszynowego. Pierwotnie znajdowało się ono oczywiście na samej górze bunkra, a eksplozja zwaliła je na sam dół. Wszystko wysadzone. Nie ostał się tu ani jeden cały bunkier. W Wilczym Szańcu ostatnio byłem, no już jakiś czas temu. Na pewno wtedy nie było takich fajnych, równych chodników, ale nie było też bunkra z wystawą historyczną. Więc z ciekawością go zwiedzimy, tym bardziej, że trochę się rozpadało. Informacji zamachów na życie Adolfa Hitlera było około 40, jednak ten z Wilczego Szańca był najbliższy sukcesu. Kwestia nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu ma ścisły związek z Pałacem Lendorfów w Sztynorcie. Wróćmy dowiedzieć się czegoś więcej w Osadzie Wolności. Pałac w Sztynorcie przez ponad 300 lat należał do rodu von Rindorf, jednej z najbogatszych rodzin Prus Wschodnich. Bardzo znana historia, która tak naprawdę łączy się również z innymi zabytkami tego regionu, to historia oczywiście zamachu z 20 lipca 1944 roku, w którym między innymi uczestniczył Heinrich von Lindorf, który był również ostatnim właścicielem pałacu w Sztynorcie. Tutaj mamy jego portret. Niewiele osób wie, odwiedzając Sztynort, czy sam też tutaj pałac i punkt informacyjny, że od 1941 roku zakwaterował się, można tak to powiedzieć, tu właściwie rodzina von Lindorf nie miała nic do powiedzenia, Joachim von Ribbentrop, to był minister spraw zagranicznych III Rzeszy, jedna nie było z najważniejszych osób w tym wąskim kręgu wokół Adolfa Hitlera. Dlaczego tutaj w pałacu? No, bardzo dobre pytanie, ale właściwie logiczna odpowiedź jest tylko jedna. Hitler był właśnie w bunkrach tutaj, w Wilczym Szańcu, a on jako Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych III Rzeszy, musiał być niedaleko od Hitlera, no, nie chciał mieszkać w bunkrze, jak miałby na przykład przyjmować włoskiego ministra spraw zagranicznych w bunkrach. Dlatego właśnie wybrał sobie taki pałac, 15 km od Wilczego Szańca, niedaleko, mógł sobie spokojnie tutaj dojechać. No, rodzina von Lindorf nie miała kompletnie nic do powiedzenia, to właściwie był zaszczyt mieszkania z ministrem spraw zagranicznych. III Rzeszy i tak tutaj toczyło się życie tak naprawdę do połowy 1944 roku. Minister Ribbentrop i współorganizator zamachu na Hitlera pod jednym dachem. Wyobrażacie to sobie? Historia mało znana, ale warta opowiedzenia, zwłaszcza w tym miejscu. Najgorszy okres dla pałacu rozpoczął się dopiero po 1989 roku. No, było bardzo wielu właścicieli. Właściciele się zmieniali, próbowali zrobić tutaj hotel, dlatego też ta fasada zewnętrzna tego wschodniego skrzydła wyglądała troszeczkę lepiej, też się nie udało. No i tak naprawdę na przełomie 2010 i 2011 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury przejęła ten pałac z myślą właśnie o renowacji. Jest mi naprawdę bardzo miło poinformować, że w tym roku tak naprawdę rozpoczęliśmy pierwsze prace renowacyjne. To jest dla nas naprawdę ogromny krok. Jak się przyjrza do Sztynortu i się spojrzy na pałac, ktoś może powiedzieć, och, kompletna ruina, ale proszę mi wierzyć, ten pałac był jeszcze gorszym stanie, to w ogóle woda ciekła do środka. Teraz jest wszystko osuszone, stoimy już po odrestaurowanym też pomieszczeniu, gdzie jest bieżąca woda, gdzie jest prąd. No i w tym roku rozpoczęliśmy prace renowacyjne. Na przykład zamontowaliśmy pierwsze oryginalne belki, ręcznie malowane. Te belki mają po kilkanaście metrów długością. Najpierw było namaczane w jeziorze, wyciągane, impregnowane, zabezpieczane. Także te drewno ma kilkaset lat. Pałac znajdziemy w samym centrum Sztynortu, ale mało kto wie, że 2 kilometry dalej, w lesie między jeziorem Sztynortskim a Dargin, ukryta jest jeszcze jedna ciekawa budowla.
Mauzoleum rodziny von Lindorf to rodowy grobowiec i kaplica. Niestety nie wejdziemy do środka, ale możemy się pokręcić po cmentarzu, który sprawia wrażenie trochę zapomnianego. Wartościową lekcję historii mamy już za sobą. Zostało nam jeszcze trochę dnia, więc pokręcimy się po samym sztynorcie. Który ma całkiem sporo do zaoferowania, choć z pozoru sama miejscowość jest niewielka. A może właśnie to jest jej głównym atutem? Właśnie tak, śpimy na wodzie. Na to na szczęście nie trzeba patentu. Chodźcie zobaczyć nasz domek, przycumowany do ostatniej kei sztynorskiego portu. Zapraszamy, chodźcie do środka. Tylko cichutko, bo Kasia śpi, odpoczywa po aktywnościach. Czapkę to może zdjąć, nie? Jest aż tak zimno, co? Więc tak, mamy taki salon. Ni to duży, ni to mały, natomiast jak najbardziej na nasze potrzeby wystarcza. Przede wszystkim widok jest ekstra. No i tak, tutaj mamy pokój. Do sypialni was zabierać nie będę. Niemniej mamy łazienkę ze wszystkimi wygodami, prysznic. Wszystko jest jak należy. I po drugiej stronie mamy małą kuchnię i drugą sypialnię. Ogólnie w tym domku mogą spać 4 osoby. Dwie osoby jest bardzo optymalnie, natomiast no 4 jak najbardziej się zmieszczą. Tu za chwilę będziemy się studzić, a tymczasem... Jeden. Dobra, wystarczy. Tego nagrywania. Noc jeszcze młoda. Czas odwiedzić jeden z bardziej kultowych lokali na Mazurach. Przynajmniej tak mówią żeglarze. Tawerna Zenza była niegdyś legendarnym miejscem na mazurskim szlaku żeglownym. Bywał tu chyba każdy. I butelkę lepszą postawiła pod nos. Tawerna Zenza jednoczyła żeglarzy. Zresztą nadal to robi, o czym sami się przekonaliśmy. Zenza nie działała w tym miejscu przez ponad 20 lat. Dziś jest ponownie otwarta. My jesteśmy w tym miejscu pierwszy raz, ale wielu twierdzi, że utrzymano dawną świetność i klimat. Jak na drinka, to do Zenzy, ale na dobre jedzenie tylko do baby. Baba Pruska w tym okresie czynna jest codziennie, od rana do wieczora i mamy wrażenie, że to stanowi takie serce tutaj wszystkich wydarzeń, bo czy mamy tutaj ligę żeglarską, to wszyscy tutaj biesiadują, czy tutaj ktoś żegluje, jeździ na rowerze, jest na przykład wieje wiatr, jest zimno, to bywa się tutaj naprawdę kilka razy dziennie i panuje tutaj bardzo przyjazna i ciepła atmosfera. Chodźmy. A przy okazji bardzo nieźle karmią, zaraz wam pokażemy. Sztynor to chyba najmniejsza miejscowość w Polsce, która ma własną gazetkę w przeliczeniu na ilość mieszkańców. Już po oficjalnym zamknięciu sezonu,
ale w trakcie naszego pobytu odbywają się jeszcze regaty. Szczerze, nigdy nie obserwowaliśmy takich zawodów na żywo. Czekając na osłabnięcie wiatru, zamieniliśmy kilka słów z mistrzem w swojej kategorii. Nazywam się Wiktor Plitko, jesteśmy załogą startującą zarówno w lidze żeglarskiej na najwyższym poziomie w polskiej ekstraklasie żeglarskiej, jak i w RS Cupie. W tym roku wygraliśmy w barwach sztynortu RS Cup. Kilka słów o tym, co robimy i co możecie tu spotkać w tym sztynorcie. Słuchajcie, jest to baza, która gości najważniejsze imprezy w sezonie. Tak jak powiedziałem, to są rozgrywki ligowe. W ramach ligi mamy trzy poziomy rozgrywek. Jest Ekstraklasa, najwyższy poziom, pierwsza liga i druga liga. I my jako załoga sztynortu reprezentujemy sztynort w Ekstraklasie. Wpływamy w barwach tego pięknego portu. Wypłynął czy nie wypłynął? Cztery imprezy w sezonie. Najważniejsza impreza jest zawsze w sztynorcie, czyli ten finał. Dzisiaj mamy bardzo trudne warunki, jest bardzo dużo wiatru, wiatr jest porywisty, więc może być widowiskowe. Komisja sędziowska idzie za chwilę na wodę. Może być tak, że nas również wypuszczą na wodę, ale będziemy się ścigać na jeziorze sztynorskim. Zamiast Dargina czy dużego jeziora zostawią nas tutaj, więc będzie to widowiskowe. Zawsze mamy podczas tych regat strefę kibica. Można tu na brzegu kibicować, można przyjechać rodzinami, poobserwować naszą rywalizację, pogadać z zawodnikami, tak jak teraz gadamy. Może być fajnie. No właśnie, ale przecież... Mazury bez wiatru, no nie mazury! Podobnie jak bez pozytywnych ludzi, którzy mają pieśń na ustach. I tych, którzy tworzą nowy sztynort. Do nowego sztynortu przyjeżdżam właściwie odkąd powstał, czyli już od kilku dobrych lat. Zaczynałam tutaj od koncertowania. Pierwsze koncerty na scenie głównej w sztynorcie to graliśmy tutaj z Piotrem Nalepą. I gdzieś w międzyczasie nasza zażyłość towarzyska z szefami sztynortu i całą ekipą tutaj się pogłębiała. No i tak już od dwóch lat właściwie pracuję na miejscu. Przyjeżdżam sobie bardzo często. Mamy właściwie trzy duże festiwale. Bluesowy, szantowy i Nie kiepuj do wody, ekologiczny festiwal, który jest zawsze na zakończenie sezonu i wtedy trochę też przemycamy takich fajnych ekologicznych treści związanych z żeglarstwem. Praktycznie w sezonie mamy codziennie koncerty szantowe głównie, ale nie tylko. Sztynort to są świetni ludzie. Tworzą go naprawdę ludzie z sercem, do Mazur, do żeglarstwa. No i jest to bardzo wciągające i jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie, żebyście skosztowali tej atmosfery sami osobiście. No, zebrało się całkiem sporo atrakcji jak na jeden odcinek. Teraz Wasza kolej, by odkryć krainę Tysiąca Jezior. Polecamy zacząć właśnie od sztynortu, największego portu na Mazurach, do którego warto się wybrać niekoniecznie na łódkę. Na pewno tu wrócimy jeszcze przed początkiem kolejnego sezonu. Macie nasze słowo.